Sylwetki polskich gangsterów. Mafia w Trójmieście, część druga. Jarosław W., pseudonim Wróbel, przestępczą karierę zaczynał w latach 80., kradnąc radia samochodowe. Potem, jak wielu przestępców na wybrzeżu, zajął się kradzieżami samych aut. W latach 90. często widywano go w czerwonej korwecie, gdy przemierzał ulicę Świętojańską, a następnie parkował pod Liliputem. W późniejszym czasie zebrał wokół siebie grupę bezwzględnych bandytów, z którą dokonywał porwań i wymuszeń. O Wróblu i jego grupie głośno zrobiło się pod koniec lat 90., a takie pseudonimy jak Dalton, Tyson czy Dziki nie schodziły z czołówek gazet. Należy jednak zaznaczyć, że gang Wróbla nie był na wybrzeżu silną grupą. Sam lider był pionkiem przy takich postaciach jak Nikoś czy Schwarzenegger. Gang Jarosława W. był za to jednym z najokrutniejszych. Gangsterzy porywali majętne osoby, które następnie wywozili głównie na Kaszuby i tam w domkach letniskowych torturowali tak długo, aż zgodziły się one zapłacić żądaną kwotę. Metody przesłuchań były różnorodne. Gangsterzy polewali ofiary wrzątkiem, przypalali lokówkami i papierosami. Miażdżyli młotkiem palce, łamali kości. Niektóre sceny utrwalali na wideo, aby potem pokazać je kolejnym ofiarom i złamać ich opór. Wynajęte mieszkania zawsze pozostawiali po sobie w doskonałym porządku, tak aby ich właściciele nie domyślali się, do czego tam doszło. Policja, mimo wiedzy operacyjnej o wymuszeniach i porwaniach, nie mogła wiele zrobić, gdyż ofiary milczały. Było tak głównie dlatego, że gang porywał osoby ze świata przestępczego, które nie mogły bądź nie chciały pójść na policję. Sytuacja się zmieniła, kiedy porwano niejakiego maliniaka, gdyńskiego złodzieja. We wrześniu 1996 roku na podwórko jego domu wjechało BMW z dwoma członkami gangu w środku. Wciągnęli oni maliniaka do auta i ruszyli w drogę. Do samochodu w późniejszym czasie dosiadło jeszcze dwóch mężczyzn. Porwanego złodzieja wywieziono do wynajętego domu w Kawlach, gdzie od dłuższego czasu znajdowało się już dwóch innych porwanych. Waldemar B., pseudonim Escobar, handlarz narkotykami, i Oleg B., przemytnik pochodzący z Litwy. Mężczyzn torturowano bijąc, polewając wrzątkiem i przypalając papierosami. Potem wyceniono ich wolność. Od Escobara zażądano $1 000 000. Od Litwina 20 tysięcy, maliniaka wyceniono 15. Ten ostatni, będąc już w krytycznym stanie, zgodził się na wszystko. Zawieziono go do Gdyni i wyrzucono przed postojem taksi. Stamtąd, z licznymi obrażeniami ciała, trafił do szpitala. Wezwano policję, a maliniak opowiedział o wszystkim, co się wydarzyło. Zeznania porwanego doprowadziły do rozbicia gangu w 1996 roku. 3 lata później gdański sąd ogłosił wyrok. 15 mężczyzn skazano na kary od 2 do 12 lat więzienia. Jarosław W., Wróbel, dostał 11 lat. Jedynie Krzysztofowi C., Alfowi, złagodzono karę z uwagi na współpracę z policją. Według sądu prokuratorzy nie dowiedli, że oskarżeni stanowili grupę zorganizowaną. Zawsze chodziło o jedno – kasę, wspomina pracujący nad tą sprawą oficer CBŚ. Bandyci żądali od kilkunastu tysięcy do nawet $1 000 000 okupu. Potrafili przez kilka tygodni więzić ofiary i torturować. W tym czasie zmieniali miejsca przesłuchań. Choć udało się zebrać dowody tylko na kilka przestępstw na wybrzeżu, to były informacje o działalności w innych miastach. Problem był zawsze ten sam. Porywali ludzi półświadka, którzy woleli z nimi załatwić sprawę, niż iść na psy. W mediach pseudonim Jarosława W. pojawił się ostatnio w 2008 roku, kiedy to Wróbel i jego wspólnik Jarosław S., pseudonim Piast, oraz dwaj adwokaci zostali zatrzymani przez CBA w sprawie korupcji w pomorskim wymiarze sprawiedliwości. Mecenasi Stanisław B. i Ryszard B., powołując się na dobre znajomości w pomorskim wymiarze sprawiedliwości, mieli załatwić przestępcom przedterminowe zwolnienia z więzienia i przerwy w odbywaniu kary. Taka przysługa kosztowała od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Pośrednikami i jednocześnie naganiaczami byli właśnie Jarosław W., pseudonim Wróbel, oraz Jarosław S., pseudonim Piast. Gangsterzy nie trafili jednak do aresztu. O tym, jak szybko przemija gangsterska sława, Wróbel przekonał się w 2009 roku, kiedy został pobity w centrum Gdyni przez swojego konkurenta. Mówi się również, że po wszystkich wybrykach ze strony Wróbla i jego gangu, pobyt w więzieniu najprawdopodobniej uratował mu życie. Jan P., pseudonim Tygrys, wel Pan Janek. To trójmiejski gangster, którego media w latach 90. okrzyknęły mafiozo numer 2 na wybrzeżu. Największych pieniędzy dorobił się na bursztynie, przekopując obfite złoża w rejonie wyspy na Gdańskich Stogach. Kradł również paliwo z ropociągów i handlował kradzionymi samochodami. Pod pewnym względem Tygrysa można porównać do słynnego Johna Gotti, nazywanego teflonowym Donem. Podobnie jak do bossa rodziny Gambino, tak i do pana Janka nic się nie przyklejało. Wygrywał wszystkie sprawy, a wszystkie zarzuty wobec niego upadały. Na początku lat 90. wparował do gabinetu dyrektora szkoły, w której uczył się jego nastoletni syn. Chłopaka chciano wyrzucić ze szkoły, co nie spodobało się panu Jankowi do tego stopnia, iż nauczyciel wylądował w przychodni z połamaną ręką. Sąd uznał sprawę za wypadek i ukarał gangstera symboliczną grzywną. Podczas nocnej zabawy w 2003 roku w Sopocie doszło do bójki między Tygrysem a trzema funkcjonariuszami CBŚ, w wyniku której dwóch z nich trafiło do szpitala. Sąd kolejny raz był niezwykle łagodny, dając gangsterowi zaledwie 1,5 roku w zawieszeniu. Jan P. po raz kolejny uniknął odpowiedzialności, gdy wszczął bójkę w restauracji Browarnia w hotelu Gdańsk. Będąc pod wpływem alkoholu, zaczepiał kobietę, a następnie wdał się w krwawą bójkę z towarzyszącym jej mężczyzną. Policja, która przyjechała na miejsce zdarzenia, nie zanotowała nawet nazwiska prowodyra bójki, tłumacząc się tym, że był zbyt pijany, aby się wylegitymować. Nieco wcześniej na Gdańskich Stogach doszło również do głośnych porachunków między Tygrysem a człowiekiem o pseudonimie Sokół, dotychczasowym kompanem pana Janka. Panowie, którzy poróżnili się w interesach, na przemian taranowali bramy swoich posesji i strzelali do pojazdów znajdujących się przed domem. Dla organów ścigania sprawa była wyjątkowo trudna do rozwikłania, gdyż żadna ze stron nie wniosła oskarżeń i zgodnie stwierdzono, że żadnych strzałów nie było. W 1997 roku prokuratura w Białymstoku oskarżyła Tygrysa i jego gang o przemyt 80 luksusowych limuzyn za wschodnią granicę. Jana P. przed zatrzymaniem ostrzegł funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Jednak gangster nie zdążył uciec. Przeciwko grupie przestępczej Tygrysa do akcji ruszyło 200 uzbrojonych policjantów. Sam proces jednak trwa w nieskończoność. Prokurator, który zaczął otrzymywać kartki z życzeniami od kolegów Tygrysa, przez długi czas dojeżdżał na rozprawy z obstawą. Wymiar sprawiedliwości wydaje się jednak być bezsilny w stosunku do Jana P. Kilka lat temu jego nazwisko zaczęło przejawiać się w głośnej sprawie Amber Gold. Jednak zarówno oficerowie CBŚ, jak i znajomi pana Janka zgodnie twierdzą, że mimo jego majętności nie miał on wystarczającej pozycji, aby uczestniczyć w takim przedsięwzięciu.